Telewizja w Polsce.pl, Bogumił Łoziński. Zapraszam na magazyn religijny Wierzę w Boga. Na ulicach polskich miast coraz częściej spotykamy Ukraińców. W ciągu tylko dwóch ostatnich tygodni przybyło do nas 1,5 miliona uchodźców wojennych z tego kraju. Przedtem jeszcze w ciągu ostatnich dwóch lat również przybyli do nas migranci zarobkowi z Ukrainy. W sumie szacuje się, że jest około już w tej chwili 3 milionów obywateli tego kraju, a może być jeszcze więcej. Bardzo duża część tych Ukraińców, którzy do nas przybywają, należy do kościoła grecko-katolickiego. I właśnie na temat tego kościoła będę dzisiaj rozmawiał z naszym gościem, księdzem mitratem Stefanem Batruchem, właśnie z kościoła grecko-katolickiego. Witam serdecznie księdza. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Ksiądz Batruch jest nieprzypadkowo naszym rozmówcą. Jest proboszczem parafii grecko-katolickiej w Lublinie. Jest też prezesem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. I w zeszłym roku otrzymał z rąk państwa ukraińskiego order księcia Jarosława Mądrego za wkład rozwój polsko-ukraińskiej współpracy. Proszę księdza, no zacznijmy od takiej rzeczy podstawowej. Jaka jest geneza powstania kościoła grecko-katolickiego? Otóż kościoły wschodnie i zachodnie, które do pierwszego tysiąclecia wzajemnie się uzupełniały, wspierały, współpracowały, po pierwszym tysiącleciu nastąpił rozłam, to znaczy oddaliły się od siebie i ta współpraca została jakby przerwana. Nie była tak ścisła, nie spotykano się już na wspólnych soborach, nie omawiano wspólnie ważnych kwestii dotyczących spraw bieżących świata, Europy. I dopiero w XVI wieku zrozumiano, że ten stan jest nienormalny, że dalej pozostawać w takiej izolacji nie można. I podejmowano próby, by odnowić tą współpracę i porozumienie między chrześcijanami tradycji wschodniej i zachodniej, inaczej możemy powiedzieć tradycji łacińskiej, rzymskiej oraz tradycji bizantyjskiej. W różnych wariantach chodziło tutaj głównie o tą formę kijowską, która różni się na przykład od formy chrześcijaństwa wschodniego bizantyjskiego w formie moskiewskiej. Mm. I to należy mieć również na uwadze. Chrześcijaństwo kijowskie, bizantyjskie, dążyło do tego, by odnowić współpracę z kościołem łacińskim, rzymskim. I taką próbę podjęto pod koniec XVI wieku, w 1596 roku w Brześciu, a więc na samej granicy, w tej chwili granicy, która niejako dzieli zachód ze wschodem, Europę Zachodnią i Europę Wschodnią, bo Brześć leży na granicy polsko-białoruskiej. Obecnie granica polsko-białoruska jest granicą Unii Europejskiej. Proszę księdza, co ta Unia przewidywała? Jakie były zasady, jak rozumiem, no, jakiegoś nawiązania stosunków bliskich z kościołem katolickim przez tą część kijowską tradycji bizantyjskiej? No, chodziło o to, o uznanie podmiotowości, o uznanie równych praw tradycji rzymskiej, łacińskiej i tradycji bizantyjsko-kijowskiej, bo niestety na skutek podziału zaczęto podważać podmiotowość. Kościół bizantyjski podważał podmiotowość
Kościoła zachodniego, łacińskiego, a Kościół łaciński podważał podmiotowość Kościoła wschodniego. Ale Kościół bizantyjski uznał zwierzchnictwo papieża, co przyjął, co jakby przyjął z katolicyzmu, jakby, bo do tej, przy tym, no ten, ta schizma polegała między innymi na tym, że część tych kościołów wschodnich nie uznawała na przykład papieża jako, prawda, tej głowy kościoła. Jak było z kościołem grecko-katolickim? Papiestwo odgrywało ważną rolę jako autorytet, jako pierwszy wśród równych. Stolica apostolska w Rzymie była o tyle ważna, że właśnie w Rzymie zmarł śmiercią męczeńską zarówno apostoł Piotr, jak i apostoł Paweł. Dlatego ta stolica biskupia w Rzymie no jest i była niezwykle istotna. Zachowała właśnie swego rodzaju pierwszeństwo i autorytet, który papieże jak gdyby no kontynuują. I w związku z tym chodziło o to, że Kościół kijowski uznał ten autorytet papieży jako pierwszych wśród równych, jako tych, którzy odziedziczyli ten autorytet po apostołach świętym Piotrze i świętym Pawle. Często mówi się, że Kościół grekokatolicki to jest taki kościół, który uznaje papieża, ale jeśli chodzi o liturgię, to ona jest liturgią wschodnią. No niektórzy nawet mówią, że to jest taki kościół, jeśli chodzi o liturgię prawosławny, tylko że uznaje papieża. Pewnie się ksiądz ze złości, jak powiedziałem, prawosławny. Chodzi o coś więcej. Nie tylko chodzi o zwierzchność papieża, chodzi o uznanie, że tradycje bizantyjska, bizantyjsko-kijowska, ale w rozumieniu też szerszym bizantyjskim i rzymska są równoprawne i mogą tworzyć jedność w wierze w różnorodności tradycji, zachowując właśnie tą odrębność, która wcale nie znaczy, że któraś z tych tradycji jest lepsza lub gorsza, że w obydwu tych tradycjach jest zachowana pełnia wiary ewangelicznej i one powinny nie tyle konkurować między sobą, podważać swoją wiarygodność, co powinny współpracować ściśle ze sobą. Jak na powstanie Kościoła grekokatolickiego zareagowali prawosławni, bo zdaje się, że to jest no właściwie od początku jeden z podstawowych problemów, z jakim boryka się Kościół grecko-katolicki. Właśnie no, ta reakcja i stosunek Kościoła prawosławnego, szczególnie po tym, jak Rosja została zjednoczona i ten Kijów i no, dostał się pod władzę cara, a później no wiadomo, cały czas był pod władzą z Moskwy pochodzącą. Między Kościołem bizantyjsko-kijowskim a stolicą apostolską w Rzymie dotyczyło właśnie kościoła, który obecnie jest usytuowany w Europie Środkowo-Wschodniej z centrum w Kijowie. Natomiast należy odróżnić, bo to był też kościół prawosławny. Natomiast jest inne centrum prawosławia rosyjskiego w Moskwie, które nie przyjęło tej koncepcji porozumienia. Uważało, że kościoły powinny pozostawać między sobą w izolacji, powinny konkurować między sobą, a nie współpracować. I stąd ta różnica między Kościołem bizantyjsko-kijowskim, a Kościołem bizantyjsko-moskiewskim z właśnie z ośrodkiem i centrum w Moskwie, które nie tylko, że nie chciało współpracować z Kościołem rzymskim, ale stworzono koncepcję Trzeciego Rzymu, że to właśnie Moskwa ma być centrum całego chrześcijaństwa, kolejnym centrum
i z którym należy się liczyć i któremu należy się podporządkować. Jaki był stosunek tej cerkwi moskiewskiej do kościoła grecko-katolickiego kijowsko-wizantyjskiego? Był wrogi i nieprzyjednany. To znaczy ta koncepcja zupełnie została odrzucona przez kościół moskiewski, bizantyjsko-moskiewski, i właściwie uznano, że trzeba tą koncepcję nie tylko odrzucić, ale ją zlikwidować przy pomocy również aparatu państwowego. W związku z tym, że kościół moskiewski ściśle współpracował z państwem moskiewskim, z Imperium Rosyjskim, i ta otwartość na zachodnie wartości, na zachodnią tradycję została przez te dwa podmioty zanegowana i odrzucona. Do dziś chyba, ale za tym będziemy za chwilkę o tym mówić. A jeśli chodzi o Kościół katolicki, na przykład czy wierny Kościoła grecko-katolickiego może korzystać z sakramentów w Kościele katolickim, no w sytuacji, kiedy nie ma innej możliwości, na przykład czy może do komunii, czy jest wspólnota Eucharystii, chrztu, innych sakramentów, jak to wygląda? Tak, jest taka możliwość. Jest tylko pewna trudność, że ze względu na rozdzielenie się tych dwóch tradycji przez długie stulecia, to spowodowało, że znaczna część rzymskich katolików utraciła świadomość takiej jedności w różnorodności. Wielu zaczęło uznawać, że Kościół łaciński jest w sposób szczególny uprzywilejowany. Natomiast kościoły wschodnie są kościołami jak gdyby drugiej kategorii. Chyba było takie uznawanie, że tak powiem, słowne czy w czynach, ale w doktrynie, w nauczaniu Kościoła katolickiego nie ma czegoś takiego oficjalnego. Nie ma, oczywiście, że nie ma. Dlatego papieże ciągle o tym przypominali. Były wydawane odpowiednie dokumenty i które o tym informowały właśnie tą dominującą część kościoła zachodniego, rzymskiego, by wobec chrześcijan tradycji wschodniej, którzy są w łączności ze stolicą apostolską w Rzymie, by szanować godność tych kościołów, tych tradycji. Ale recepcja tych dokumentów nie zawsze była taka łatwa. A jeśli chodzi o nazewnictwo, bo ksiądz mówi tutaj o kościele tradycji ukraińsko-bizantyjskiej. U nas rozmawiamy o kościele grecko-katolickim. Niektórzy mówią cerkwia grecko-katolicka. Jak jest z tym nazewnictwem? Nazewnictwo dostosowywało się do warunków geopolitycznych. W okresie, gdy znaczna część Europy była w monarchii austro-węgierskiej, to właśnie władze monarchii austro-węgierskiej uznały, że dla rozróżnienia tych dwóch tradycji należy używać określenia Kościół rzymskokatolicki i Kościół greckokatolicki, a więc przynależące jak gdyby do jednego kościoła katolickiego, ale różniące się między sobą tradycjami i obrządkami. Później sytuacja się zmieniała. Monarchia austro-węgierska upadła, powstały nowe państwa i należało jak gdyby dostosowywać do nowych warunków też i terminologię eklezjalną, kościelną. I dlatego stąd wynikają czasem takie sytuacje, że Kościół grecko-katolicki jest nazywany kilkoma terminami, chociaż dotyczy to tego samego kościoła. Musimy przerwać na moment. Za kilka minut powrócimy do naszego spotkania. Proszę pozostać z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.